Okienko 14 polinorkowego kalendarza adwentowego. Z racji tego, że my obecnie jesteśmy w Polsce, no to bardzo często jesteśmy zapraszani na kawę. I to właśnie o kawie będzie to okienko. Z czym nam się ta kawa kojarzy? Ano mi przede wszystkim z pogaduszkami, z jakimś tam ciasteczkiem i ogólnie tak bardziej z czasem przy kawie. W zasadzie to z tym wszystkim, co się dzieje podczas picia kawy. A jak to jest w Norwegii? No, ja to mogę wypowiedzieć się jedynie na temat północy, a u nas na północy, no to kawa jest suplementowana jak witaminy. Jest to coś, co można, a nawet trzeba zastosować, żeby przeżyć, zwłaszcza zimą. Jest ona podawana niezależnie od okoliczności tak naprawdę. Jeśli się kogoś odwiedza na takie dłuższe pogadanki, to wtedy ta kawa jest robiona wcześniej do takiego litrowego termosu. No ale jak wpada się na 3 minuty przejazdem, no to też można się załapać na kubek kawy. I ciężko mi to tak naprawdę wytłumaczyć, bo Norwegowie, w sumie mogłabym powiedzieć, że oni nie celebrują tak bardzo picia kawy, jak to się robi w Polsce. Tutaj kawę podaje się od razu do śniadania, podaje się ją też do obiadu i do kolacji. No i oczywiście pomiędzy wszystkimi posiłkami. A moje słowa potwierdzają statystyki. Bo liczby wskazują na to, że 7 na 10 przebadanych Norwegów pije kawę codziennie. 2,8 miliona lub też 67% społeczeństwa powyżej 18 roku życia pije kawę codziennie. 84% lub inaczej 3,5 miliona pełnoletnich mieszkańców Norwegii deklaruje, że pije kawę co najmniej raz w tygodniu. To wszystko świadczy o tym, że w Norwegii pije się tak mniej więcej od 3,7 do 5,3 kubka kawy. Ja bym tutaj tak nie szalała z tą nazwą kubek, bo w Norwegii do kawy zazwyczaj są takie mniejsze kubki, więc ja bym przetłumaczyła to na filiżanki, czyli daje nam to 13 milionów filiżanek kawy dziennie. A jaką kawę pije się w Norwegii najczęściej? Ano taką pasującą do czarnych nocek, czyli czarną. Aż 71% społeczeństwa pije właśnie kawę czarną, bez cukru i bez mleka. Najczęściej z ekspresu przelewowego. Ja osobiście zaczynałam przygodę z kawą od tego, że piłam nie kawę z mlekiem, ja piłam mleko z kawą. Dopiero później ten napój przerodził się dla mnie w kawę z odrobiną mleka. Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Kiedy idę w Norwegii gdzieś w gości, no to zawsze piję czarną. Chyba, że ktoś mi zaproponuje mleko, albo po prostu mleko jest już przygotowane, to wtedy sięgam. Ale nie mam też w ogóle problemu z tym, żeby wypić taką czarną kawę z ekspresu. A dlaczego tak jest? Chyba dlatego, że wiem, że oni piją czarną i nie chcę pytaniem o mleko wprawiać ich w takie zakłopotanie. A wiecie, co jeszcze mówią liczby? Ano mówią nam, że w Norwegii największe spożycie kawy jest w grupie wiekowej od 45 do 59 lat. A co najśmieszniejsze, w nawiasie napisano oraz w północnej Norwegii. Co mnie zaskakuje najbardziej w piciu kawy tutaj na północy? No to, że Norwegowie potrafią pić ją w zasadzie o każdej porze dnia. Piją ją późnym popołudniem, a nawet wieczorem i nocą. Nie wiem, czy są na to jakieś badania, ale tak mi się zawsze wydawało i zawsze tak chyba mówiono, że kawy to się na noc nie pije. No bo tak na logikę, skoro ona ma dużo kofeiny, no to najprawdopodobniej nie ma jakiegoś takiego super ekstra wpływu na nasz sen. A co Was może zaskoczyć? A no na sam koniec powiem Wam słów kilka o cenach kawy w Norwegii. 250 gramów kawy mielonej kosztuje 39,90 w koronach oczywiście, co daje nam prawie 144 korony za kilogram. Cena ta oczywiście będzie różnić się od tego, czy wybierzemy duże, czy małe opakowanie, czy kawę ziarnistą, czy to będzie kawa na przykład taka specjalna do ekspresu, czy też kawa do zaparzenia.
Mnie osobiście najbardziej zaskoczyły chyba ceny kawy rozpuszczalnej, bo za 100-gramowy słoik Nescafe Brazero musimy zapłacić 34 korony. Za 200-gramowy słoik kawy Nescafe Gold aż 70 koron, co daje nam 349 koron za kilogram. Jeśli wybierzemy ten wariant 100-gramowy, ten mały słoiczek, zapłacimy za niego 59,90, co daje nam 599 koron za kilogram kawy rozpuszczalnej. No chyba całkiem sporo, co? I to już wszystko w tym okienku.